W czasach, kiedy August był cesarzem Imperium Rzymskiego, a Herod Wielki królem Judei, Bóg posłał anioła Gabriela do dziewicy z wioski Nazaret. Miała ona na imię Maria. Anioł zwrócił się do niej i powiedział: Nie lękaj się, Mario. Bóg okazał ci wielką łaskę. Wkrótce poczniesz i urodzisz syna, którego nazwiesz Jezus. Jak to możliwe? Jestem dziewicą. Zstąpi na ciebie Duch Święty. Dziecko, które urodzisz, będzie święte i zostanie nazwane Synem Bożym. Jego królestwo nie będzie miało końca. Minęły dni i Maria stała się brzemienna. Otrzymała wiadomość, że po wielu latach oczekiwań jej będąca już w podeszłym wieku kuzynka Elżbieta i jej mąż Zachariasz także spodziewali się dziecka. Maria udała się śpiesznie po zakurzonych drogach do wioski, gdzie mieszkało starsze małżeństwo. Elżbieto! Maria! Kuzynka Maria! Jesteś najbardziej błogosławioną kobietą i błogosławione jest dziecko, które nosisz. W chwili, gdy usłyszałam twój głos, moje maleństwo poruszyło się we mnie z radości. Maria odpowiedziała w uniesieniu. Moja dusza wielbi wciąż Pana. W Bogu, mym Zbawicielu, raduje się mój duch. Za Jego sprawą błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Maria wróciła do domu i wkrótce nadszedł czas rozwiązania. Wtedy właśnie władze rzymskie okupujące Izrael wydały zarządzenie, które zmusiło ją do zmiany planu. Do mieszkańców Nazaret! Z rozporządzenia Cezara Augusta odbędzie się spis ludności na całym terytorium Judei i Galilei. Każdy niech uda się więc do miejsca, z którego pochodzi, i tam zostanie spisany. Dla Marii i jej męża Józefa oznaczało to kolejną, trwającą ponad tydzień podróż na ośle po górzystych drogach do Betlejem, gdzie mieli zostać spisani. Ale kiedy tam przybyli, nie było już dla nich miejsca w gospodzie. Gdy bóle porodowe Marii nasiliły się, znaleźli schronienie w stajni i oczekiwali narodzin dziecka. Niedaleko wioski grupka pasterzy skuliła się w pobliżu swoich owiec, na przemian śpiąc i pilnując stada. Niespodziewanie pojawił się anioł Boży. Co to takiego? Kto to jest? Cóż to za blask? Oświetla całe niebo. Anioł! To anioł! Anioł zwrócił się do przerażonych pasterzy. Tej nocy w mieście Dawida, w skromnej stajence, narodził się wam Zbawiciel, Chrystus Pan. Miasto Dawida to Betlejem. Chodźmy i przekonajmy się, co się tam wydarzyło. Pasterze bardzo się radowali. Tradycja żydowska mówiła, że pewnego dnia na świat przyjdzie Mesjasz Zbawiciel, który złoży swoje życie jako wieczną ofiarę za ich grzechy przeciwko Bogu. Tak więc udali się pośpiesznie w drogę, aby znaleźć nowonarodzone dziecię. Pasterze szybko odnaleźli Józefa, Marię i Jezusa. Dziecko owinięte w pieluszki leżało w żłobie. W drodze powrotnej rozmawiali o wydarzeniach tamtej nocy. Wysławiali Boga za Zbawcę, którego im zesłał. Wszystko, co widzieli i słyszeli, było zgodne z tym, co powiedział im anioł. Po upływie okresu oczyszczenia, określonego w prawie żydowskim, Maria i Józef zanieśli swe dziecko na północ, do oddalonej o kilka godzin stolicy kraju Jerozolimy, położonej na wzgórzach Judei. Młodzi rodzice udali się do ogromnej świątyni, będącej centrum życia religijnego. Zgodnie z prawem mieli poświęcić swe pierworodne dziecko płci męskiej Panu i złożyć w ofierze parę synogarlic lub gołębi. Kiedy weszli do świątyni, zbliżył się do nich oddany Bogu człowiek imieniem Symeon. Duch Święty obiecał Symeonowi, że nie umrze, zanim nie zobaczy Mesjasza, tego, który według Żydów miał przyjść na świat, aby odpuszczać grzechy. Rozpoznając w Jezusie tego, który został wybrany, Symeon wziął go na ręce i zaczął się modlić. Panie, teraz Twój sługa może w pokoju opuścić żywych.
zgodnie z Twoim słowem. Bo moje oczy ujrzały już Twoje zbawienie. To dziecko zostało wybrane przez Boga. Niech Bóg Wam błogosławi. Kilka miesięcy później rodzina Jezusa wróciła do swojego domu w Nazaret, wiosce położonej na północy kraju. Maria rozmyślała często o niezwykłych wydarzeniach towarzyszących narodzinom jej syna i zachowywała wszystko w swoim sercu. Czas mijał. Kiedy Jezus miał 12 lat, jego rodzina wybrała się do Jerozolimy na święto Paschy, najważniejsze święto w roku obchodzone dla uczczenia wielu wydarzeń z historii narodu. Po skończonych uroczystościach wyruszyli z powrotem do domu. W drodze spostrzegli, że nie było z nimi Jezusa. Przez 3 wypełnione niepokojem dni Maria i Józef przeszukali całą Jerozolimę. Zatroskani rodzice odnaleźli wreszcie Jezusa w świątyni, gdzie siedział między uczonymi w piśmie, słuchając ich i zadając im pytania. Wszyscy, którzy go słyszeli, byli zdumieni jego wiedzą i odpowiedziami. Czyje to dziecko zadaje takie pytania? Kiedy ujrzeli go jego rodzice, zdziwili się, a jego matka powiedziała: Synku, dlaczego nam to uczyniłeś? Ojciec i ja martwiliśmy się bardzo, że cię nie odnajdziemy. Czemu mnie szukaliście? Czy nie wiecie, że muszę zajmować się sprawami mego ojca? I tak Jezus wrócił z rodzicami do Nazaretu, gdzie dorastał i nabierał mądrości, ciesząc się łaską u Boga i ludzi.